Dzień dobry, witam serdecznie naszych widzów na naszym kolejnym studium. Tytuł dzisiejszego odcinka to Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. A w tym sezonie jest to element studium Księgi Psalmów. Dzisiaj w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na tym studium są ze mną Remigiusz, Małgosia i Waldemar. A ja jestem Andrzej. Kochani, mam nadzieję, że tak jak ja przygotowaliście się do tego studium. Dzisiaj będziemy chcieli mówić o tym, co Księga Psalmów mówi o życiu i służbie mesjańskiej Pana Jezusa. Ale oczywiście zanim będziemy kontynuowali to studium, będziemy chcieli pomodlić się, by prosić Boga o prowadzenie. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Twoje Słowo i że w tym Słowie objawiasz siebie, objawiasz Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Dziękujemy też za to, że możemy wspólnie rozmawiać o Twoim Słowie, ale szczególnie prosimy Cię właśnie o prowadzenie Ducha Świętego, aby te rozmowy były Twoje. Amen. 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 Kochani, jakie obrazy z życia Jezusa i Jego mesjańskiej służby zostały zapowiedziane, tak najogólniej powiedzmy, w Księdze Psalmów? Trudno tu to powiedzieć o ogólnym. No, jeżeli bym chciała ogólnie powiedzieć, to powiedziałabym, że z przekroju całego życia. Albo w sprawie całego życia, ale szczególnie, przynajmniej jak ja widzę, psalmy skupiają się na tej części służby, śmierci, zmartwychwstania i służby w niebie. Mm-hmm. Coś jeszcze? No może początek jeszcze, stworzenie również, czyli od początku do nieskończoności, a czy może nawet od nieskończoności minut do nieskończoności plus, mamy Mesjasza, Pana Jezusa, chociaż może to nie wszystkim się wydawać takie oczywiste. No tak, tu zwróciłeś uwagę na to, co nie wszyscy wiedzą, że Chrystus, zwłaszcza w liście do Kolosan na przykład, czy też na początku Ewangelii Jana, ukazany jest jako Stworzyciel. I ten Chrystus przyjął potem ciało i stał się człowiekiem i przyjął imię Jezus. W takim razie może skupmy się na niektórych z tych elementach, tych obrazach ukazanych w Księdze Psalmów, bo przecież wszystkich dzisiaj nie omówimy. Pierwszy to taki rzucający się w oczy obraz Chrystusa jako pasterza, Mesjasza jako pasterza. No muszę wam powiedzieć, no z takim klasycznym uczonym przez wielu chrześcijan, na pamięć uczonym się psalmie 23, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na niwach zielonych prowadzi mnie, prawda. Spójrzmy od tej strony. Chrystus jako pasterz, Bóg jako pasterz, no to my oczywiście owce jego pastwiska, prawda? Znowu posłużyłem się tekstem psalmu. Na co wskazują te słowa, waszym zdaniem? Warto dodać, że Jezus sam się oczywiście nazwał dobrym pasterzem. Powiedział, że ja jestem dobrym pasterzem. W Ewangelii Jana. I powiedział taką dodatkową rzecz, że jestem pasterzem, który kładzie swoje życie za owce. No to możemy sobie zadawać pytanie, jaki to jest pasterz, który kładzie życie za owce? To musi być bardzo szczególny pasterz, który żywi szczególne uczucia wobec tych owiec, który ma szczególne relacje z tymi owcami. Ja mogłabym powiedzieć, że ja jako matka nie wiem, czy byłabym gotowa oddać życie za swoje dzieci. Mam nadzieję, że tak. Ale jesteśmy ludźmi, jesteśmy egoistami, boimy się i czasami nie zdajemy egzaminów w tej najgorszej sytuacji, w teście. Natomiast Jezus Chrystus nie tylko jest dobrym pasterzem, który pasie owce, którego głos jego owce rozpoznają i idą za nim, ale również oddał życie za nie. Ja myślę, że my jako ludzie nie jesteśmy nawet tego w stanie do końca zrozumieć. Proszę, Waldemarze.
Pamiętajmy, że Pan Jezus przyszedł na ziemię w ciele w ludzkim po to, żeby objawić prawdziwego Boga. Bóg w Starym Testamencie i dla ludu starotestamentowego stał się jakby kimś trudnym do pojęcia. Jest zapisany, ludzie już mechanicznie wykonywali pewne czynności, a Bóg był jakiś taki trudny do ogarnięcia. Pan Jezus przyszedł na ten świat, żeby pokazać, jaki prawdziwy jest Bóg. No i między innymi pokazywał to przez to, że robił pewne porównania, prawda? Symbolice pasterza i owiec pokazuje nam po pierwsze, że prawdziwy lud Boży są jak te owce. Są jednak bezbronne i polegają na tym pasterzu, który poprowadzi na właściwe pastwiska i o nie zadba. Nakarmi, obroni. Tak. Dokładnie tak, przed wilkami, przed wszystkim, co zagrażało. Pamiętajmy też, że to jest akurat Bliski Wschód, prawda? Być może u nas takich obrazów za bardzo nie ma. Bardziej gdzieś w górach, ale też nie wiem, czy dokładnie oddają tamtejszą rzeczywistość. Ale też i sposób, zresztą do dzisiaj praktykowany, że te zwierzęta były hodowane, ale tak bardzo blisko więzi z człowiekiem, że one rzeczywiście potrafiły poznać swojego pasterza. I pasterz, który właśnie jest tym, który opiekuje się nimi i to bardzo mocno. Dla Dawida to był bardzo bliski obraz, dlatego że sam Dawid był pasterzem. W związku z tym jego doświadczenia życiowe, jego doświadczenia ze zwierzętami, które miał pod opieką, były takim wzorem opieki Boga nad ludźmi. Sam Dawid opowiadał o swoich doświadczeniach, o tym, że musiał stawać w obronie tych owiec naprzeciw lwom, innym dzikim zwierzętom i tak sobie wyobrażał opiekę Boga nad nim samym, jako tego, który jest, on jest pasterzem, tak jak sam Dawid był pasterzem, Bóg chroni nas tak, jak Dawid chronił swoje owce, Bóg dba o nasze potrzeby, tak jak Dawid dbał o potrzeby swoich stad, które miał pod opieką. Ja myślę, odniosę się do wypowiedzi Małgosi, że oczywiście Chrystus jest szczególnym pasterzem, ale też on porównał siebie do tego pasterza na tle pasterzy najemników, którzy gdy przychodzi niebezpieczeństwo, porzucają owce i pokazał w ogóle całą grupę pasterzy, że prawdziwy pasterz, który jest jednocześnie właścicielem stada, on nie porzuca w niebezpieczeństwie swoich owiec, ale je broni i nawet jest gotów położyć za nie życie. I on powiedział, i tak samo ja kładę swoje życie za owce, bo ja nie jestem żadnym najemnikiem, one są moje. I tutaj chcę powiedzieć, że pasterz to jest nie tylko ktoś, kto owce chroni, zabezpiecza ich byt, karmi. One żyją z pasterza dzięki pasterzowi, ale pasterz to jest tutaj ukazany jako również ktoś, kto jest gotów swoje życie za owce położyć. I ja sobie zadaję pytanie, dlaczego tacy pasterze, o których mówi Jezus pozytywnie, byli gotowi położyć swoje życie za owce. Bo bez tych owiec oni sami by nie mogli żyć. Może dodajmy jeszcze... Oni żyli z tych owiec, oni, prawda, te owce ich też karmiły, a więc z ich runa, które strzyżono, też żyli, robili sobie ubrania. Jednym słowem, one żyły dzięki pasterzowi, ale pasterz żył dzięki nim. I tu się zastanawiam nad Bogiem jako pasterzem, Chrystusem jako pasterzem. Czy on by mógł istnieć, gdyby nie miał kogoś do opiekowania się? Starożytni królowie byli także nazywani pasterzami, albo sami się nazywali pasterzami. I tutaj ta paralela, czy też porównanie jest bardzo adekwatne, bardzo zrozumiałe dla wszystkich ludzi. Tutaj, kiedy król opiekuje się swoim społeczeństwem, swoim podwładnymi, albo jest dobrym królem i dobrze się opiekuje, albo też źle, prawda? Więc tutaj są różne te sytuacje. Więc chcę powiedzieć, że te więzi pomiędzy społeczeństwem a przywódcą, władcą są bardzo istotne. Jeżeli był dobrym, to oczywiście zasługiwał na pochwałę. Jeżeli był złym, to był złym. I Pan Jezus przychodząc tutaj i
mówiąc o tym, że jest pasterzem, no to nie odkrywa niczego, nie wprowadza czegoś nowego, tylko coś, co wszyscy bardzo dokładnie znają. Ale od razu, jak zauważyłeś, zastrzega się, że są inni pasterze, prawda? Ale też, proszę. Ja chciałam spróbować odpowiedzieć na to twoje pytanie, które zadałeś. Czy Bóg mógłby żyć bez ludzi? Istnieć. Gdyby stworzeń w ogóle, które by powołał do życia. To jest niezwykle trudne pytanie. Z jednej strony by mógł, ale z drugiej strony, patrząc nawet na nas, jeżeli kochamy ludzi, albo w ogóle, jeżeli jesteśmy szczęśliwi i kochamy, to my się chcemy tą miłością dzielić z drugim człowiekiem. A Bóg jest najwyższą miłością, więc nie wyobrażam sobie, żeby ta miłość nie chciała się też dzielić z kimś. Stąd stworzenie aniołów, ludzi. Może innych istot niebiańskich. Natomiast to jest trudne pytanie, czy my jesteśmy Bogu potrzebni? No niby nie. Ale z drugiej strony stworzył nas nie dlatego, że jesteśmy mu potrzebni, moim zdaniem, tylko dlatego, że chciał podzielić się swoją miłością. Dokładnie. Jednym z elementów podobieństwa człowieka do Boga jest społeczna natura. Mhm. W związku z tym to, że chcemy być z innymi ludźmi, chcemy też, źle się czujemy, gdy jesteśmy sami, no też wskazuje nam na to pragnienie Boga, że Bóg też chciał tę swoją społeczną naturę dzielić z kimś, z kim mógłby być w towarzystwie, a tym towarzystwem mogły być jedynie jego stworzenia, czyli my. Ja bym powiedział jeszcze, że stworzenie innych istot, ludzi w tym, jest dowodem na to, że Bóg nie jest egoistą. Mhm. Że jest miłością. Bo gdyby nie stworzył, to by można powiedzieć, no jest egoistą, żyje sam dla siebie, wspaniale, prawda? A nie dzieli się z tym, więc przeciwieństwo miłości to egoizm. Nie jest egoistą, bo stworzył nas. W tym 10 rozdziale Ewangelii Jana, który czerpie z tych obrazów, z psalmów o Mesjaszu jako pasterzu, znajdujemy też taką myśl, że mam i inne owce nie z tej owczarni i że zrobię kiedyś tak, że te wszystkie owce będą razem. No oczywiście tą owczarnią, pierwszą jego owczarnią, to był jego własny naród, Izrael. On często nazywany jest stadem, prawda, owczarnią boskiego pasterza. Ale ja dziękuję, że jestem Polakiem, a mogę należeć do owczarni Jezusa Chrystusa. Tak jak każdy człowiek każdej innej nacji, wszyscy możemy należeć do tej innej owczarni, z której Bóg chce zgromadzić swoje owce z całego świata. I jeszcze przyjdzie taki czas, że będą już wszyscy absolutnie w jednej owczarni, przy jednym pasterzu. Pójdźmy dalej. Psalmy pokazują też Chrystusa, Mesjasza, jako Mesjasza cierpiącego. Jednym z takich psalmów, który najmocniej na to wskazuje, moim zdaniem, jest psalm 22, nazywany przez teologów psalmem mesjanistycznym. Jak sądzicie, jeśli psalmy, czyli pieśni, tak? Jeśli dzisiaj patrzycie na piosenki, są często one odbiciem doświadczeń autora piosenki, wykonawcy piosenki. Tak? Jeśli tamte pieśni też były pewnymi odbiciami doświadczeń ówczesnych ludzi, to czym różni się od takich pieśni pieśń mesjańska, psalm mesjański? Tu mam pewien dylemat, bym powiedziała, że w oczywisty sposób objawia Mesjasza. I są teksty w psalmie 22, które na pewno nie zrealizowały się w życiu Dawida, więc w 100% ten psalm twórcy nie mówi... Twórcy psalmu, tak. Więc w 100% nie może o tej osobie mówić. No ja może przykład podam. Chociażby, czyli musi mówić o kimś innym. Dokładnie. 17 werset. Przebodli ręce i nogi moje. 19. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. 9. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. 2. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jak się czyta Ewangelię i czyta się psalm 22,
to naprawdę trudno nie zauważyć proroctwa mesjanistycznego. No to wejdę ci w słowo, bo jeszcze są takie słowa. Tak. Znieważają mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Wykrzywiają usta. Jestem pośmiewiskiem ludzi, wzgardą dla narodu. No wypisz, wymaluj obraz sprzed Jezusa. Ukrzyżowania. Także Dawida. Dawid przeżywał podobne elementy, ale to samo oczywiście dotyczy... Ale nie przebodli jego rąk i nie przebodli jego nóg. Nie rzucali losów o jego szatę. No nie, to dokładnie. Są wybitnie tylko w tym przypadku Pana Jezusa się sprawdzające. Mamy w Starym Testamencie dwa rodzaje tekstów mesjanistycznych. Takie, które odnosiły się do życia bohaterów Starego Testamentu, chociażby zapowiedź narodzenia dziecka przez pannę. To była historia odnosząca się do życia proroka Izajasza, do jego osobistej historii. Ale mamy też takie teksty, które właśnie są specyficznie przypisane jedynie do życia Pana Jezusa, których nie mamy odzwierciedlenia w życiu bohaterów Starego Testamentu. I ten psalm 22 jest takim właśnie tekstem. Zresztą ten psalm był takim szczególnym, ponieważ nie przypadkiem myślę, że Pan Jezus wypowiadał te słowa tego psalmu na krzyżu, ponieważ w czasach Pana Jezusa ten psalm był taką modlitwą ludzi umierających. Jeżeli ktoś odczuwał, że śmierć się zbliża do niego, że jest bliska, że to są ostatnie chwile jego życia, modlił się właśnie słowami psalmu 22. I ten psalm naprawdę jest taki przeszywający w swojej treści, bo chyba największym problemem na krzyżu przeżywanym przez Pana Jezusa to nie były te przebite ręce, przebite nogi, ale właśnie poczucie, że został sam, że nawet Ojciec, który zawsze był przy nim, a odseparował się od niego, że nie może liczyć. Mówisz o słowach Boże, mój Boże, Boże czemuś mój, mnie tak, opuścił, dokładnie. Które są cytatem z tego psalmu. Tego psalmu, tak. Gdzie został całkowicie sam, bez opieki Ojca, bez opieki ludzi, którzy byli przy nim, ale przede wszystkim właśnie bez wsparcia swojego Ojca. To były naprawdę niesamowicie dramatyczne przeżycia kogoś, kto jest całkowicie osamotniony. Też tak to rozumiecie? Czy jest możliwe, żeby w takiej tragicznej sytuacji zwykły rodzic był w stanie opuścić swoje dziecko? Czy rzeczywiście Bóg opuścił swojego syna? Czy tylko synowi się wydawało w sytuacji, w której był szczególnej, że go opuścił? Myślę, że nie opuścił. To jest bardzo trudne być może do zrozumienia, ale oddalił. Grzechy stały się pewną barierą pomiędzy ojcem a synem i na pewien czas i moment tak musiało być, bo co ma Bóg z grzechem wspólnego? I grzech w wielu miejscach czytamy i rozumiemy oddziela nas od Boga. Pan Jezus, będąc człowiekiem, jako człowiek poświęcił się na krzyżu, przyjął na siebie grzechy tego świata, a więc grzechy musiały go oddzielić. I tutaj możemy rozumieć dwojako. To, że ktoś czuje to oddalenie ze względu grzechu, nie oznacza, że Bóg nie boleje nad tym, tak samo jak rodzic nie boleje nad losem dziecka swojego. To tu wejdę ci w słowo, bo właśnie Księga Izajasza w 59 rozdziale, wersecie 2, a właściwie nawet pierwszy i drugi czytam: ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła wybawić, ani jego ucho nie jest zbyt słabe, aby nie mogło usłyszeć. Raczej wasze winy są przeszkodą między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy zakrywają jego twarz przed wami i nie pozwalają was wysłuchać. Dokładnie. I teraz, kiedy czytamy, że Chrystus przyjął na siebie na krzyżu grzechy wszystkich ludzi i miał w świadomości teksty o tym, że winy i grzechy są tym, co oddziela nas od Boga i Bóg nie może nas wysłuchać, to pomyślał sobie zapewne właśnie słowami psalmu, że oto Bóg mnie opuścił, bo grzech nie może współistnieć obok świętego Boga. Tak na pewno trudno nam wejść w myśli Pana Jezusa na krzyżu, ale myślę, że Pan Jezus nie miał też czasu, siły na tego rodzaju spekulacje, czy ojciec mnie opuścił, czy pozornie opuścił, ale jest gdzieś przy mnie. Po prostu Pan Jezus czuł się bardzo samotny w tym momencie, ale też ten psalm 22 ma takie
optymistyczne zakończenie, gdzie być może Pan Jezus cały ten psalm powtarzał na krzyżu jako tę modlitwę i ten psalm się kończy takimi optymistycznymi słowami, gdzie jest mowa o tym, że ludzie będą ogłaszać sprawiedliwość Jego, że potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Więc te słowa też wskazują na takie ponowne zjednoczenie Boga z Jego ludźmi i Boga z Panem Jezusem. Zanim przejdziemy do kolejnej części, jednak podkreślę coś, co powiedziałeś. Że być może Pan Jezus do końca modlił się słowami tego psalmu. Moi drodzy, może są takie sytuacje w waszym życiu, że nie bardzo wiecie, jak się modlić do Boga. Że różnych wyuczonych w dzieciństwie formułek wam już nie starcza, albo też nie odbijają waszych uczuć i potrzeb i tego, co chcecie Bogu wyrazić. I wtedy możecie być absolutnie pewni, że jak nie wiecie, jak się modlić, to po pierwsze, jak mówi Nowy Testament, Bóg jest w stanie wysłuchać nawet naszych niewysłowionych westchnień, a po drugie, w psalmach na pewno możecie odnaleźć różne stany psychiczne i życiowe ludzi, którzy je pisali, którzy są w nich opisani. I możemy do Boga modlić się nawet słowami tych psalmów. Zachęcam do ich czytania pod tym kątem. Ale chcemy pójść dalej. Mogę jeszcze tylko jedną uwagę, proszę. Bo dla mnie jest niezwykle istotna ta kwestia niewidzenia Boga, czy może ktoś mógłby powiedzieć nawet oddalenia Boga w przypadku wystąpienia grzechu. Ja te wydarzenia na krzyżu rozumiem w ten sposób, że grzech przesłonił Jezusowi obecność Boga, ale Bóg tam był blisko cały czas. I to jest lekcja dla nas niezwykle ważna, że jeżeli są takie momenty, że my jakby nie czujemy Bożej obecności, to nie znaczy, że Boga nie ma. I tutaj trzeba ogromnego zaufania, które wie, że Jezus miał naprawdę do końca. I pomimo tego, że krzyczał w rozpaczy, bo wyrażał swoje odczucia, to z drugiej strony wiedział, że Bóg jest. I my też powinniśmy wiedzieć, Bóg jest zawsze obok nas. Ja myślę, że bez względu na to, co czujemy. Chociaż nie zawsze Go widzimy. Dokładnie. I odczucia czasem mogą nas mylić. Dokładnie. Myślę, że gdyby Pan Jezus nie miał takiego zaufania do Boga, do tej świadomości, że zmartwychwstanie, że zwycięży, to prawdopodobnie nie poszedłby na ten krzyż, bo niby po co? Gdyby miał zwątpić, a zwątpienie byłoby grzechem. Pan Jezus miał do końca zaufanie. Mimo, że umierał na krzyżu, miał zaufanie do Boga, że zostanie zmartwychwzbudzony, że wstanie, że przezwycięży zło i nie zgrzeszy do tego czasu. Z kolei w psalmie 89 czytam słowa wersetu 28 po 33. Ja zaś, a nawet od 27 przeczytam. O Mesjaszu, On będzie mnie wzywał. Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, skałą mojego zbawienia. Ja zaś uczynię Go moim pierworodnym, najwyższym pośród królów ziemi. Na wieki zachowam dla Niego łaskę, a moje przymierze będzie trwałe. Jego potomstwo zachowam na zawsze, a Jego tron, dopóki trwają niebiosa. Jeśli Jego synowie porzucą moje prawo i nie będą żyć według moich wyroków, jeśli zbezczeszczą moje ustawy i nie będą przestrzegać moich przykazań, to będę ich karał, ich przewinienia rózgą. I potem dalsze części tego psalmu, od 39 wersetu, mówią, że oni rzeczywiście przestali przestrzegać Bożych przykazań, odstąpili od tego przymierza, no i spadły na nich zapowiedziane konsekwencje, których Bóg wcale nie chciał. Bo Bóg, czytamy, chciał co? Żeby królestwo Dawida, powiedziałem na początku, że to oczywiście słowa mesjanistyczne i proroctwo mesjanistyczne, ale pierwsze wypełnienie miało się stać w Dawidzie jako królu. Była to obietnica, że jego dynastia będzie trwać, o ile jego potomstwo będzie trwać przy przykazaniach Bożych. Nie trwali, to i Izrael stracił swoje królestwo. Dawid i jego dynastia koniec końców też na pewnym etapie się skończyła. Chrystus z kolei odnowił to, prawda? I ten psalm kończy się takimi wezwaniami, pytaniami do Boga. Czy Boży gniew będzie jednak trwał wiecznie? No właśnie, pamiętali o przymierzu i nie mogli zrozumieć, jak to, że Bóg się na nich gniewa. Myślę, że grzech, który był udziałem Izraela, był takim
pełzającym, takim znieczulającym, że wydawało im się, że są w porządku, a tak naprawdę nie byli w porządku. I potem jeszcze ta pretensja, stąd częste te właśnie skargi do Boga o to. Ale popatrzmy, że Bóg nieustannie też, chociaż karał, zapowiedział karę, powiedział o karze, ale powiedział też o wybawieniu, które będzie. Wierzył, znowu Bóg wierzył, że się nawrócą, że uporządkują swoje życie i kiedy przestaną, nawrócą się do Boga, znów będzie im ich wspierał. Właściwie jeżeli bierzemy pod uwagę lud Boży Starego i Nowego Testamentu, to Bóg jest nieustannie wierny swojemu przyrzeczeniu. Piękną ilustracją tego gniewu Boga i stosunku do człowieka jest przypowiedź o marnotrawnym synu. Mhm. Gdzie ojciec być może też przeżywał negatywne emocje, gdy być może przeżywał też rozczarowanie synem. Różnego rodzaju myśli mu się pojawiały, ale w momencie, kiedy syn pojawił się w progu jego domu, gdy przytulił syna, nie ma mowy o wypominaniu czegokolwiek, o jakiejś próbie egzekwowania zadośćuczynienia. Jest całkowite przebaczenie, jest pojednanie. I to jest ilustracja Bożej miłości, Bożego stosunku do człowieka i też trwania Bożego gniewu. Gdzie ten gniew kończy się w momencie, kiedy człowiek przychodzi do Boga, aby się z Nim pojednać. Teraz z kolei spójrzmy na zapowiedzi w psalmach wskazujące na Mesjasza jako króla. I takim pierwszym, jednym z pierwszych psalmów, które pokazują Mesjasza jako króla, jest psalm drugi. Dlaczego narody się buntują? Czemu ludy szemrzą daremnie? Królowie ziemi powstają, możni razem spiskują przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Mówią, zerwijmy więzy, odrzućmy z siebie ich pęta. Śmieje się z nich ten, który mieszka w niebie. Pan z nich szydzi. Wtedy powie im zagniewany, porazi ich swoją zapalczywością. To ja namaściłem sobie króla na Syjonie, na mojej świętej górze. Ogłaszam więc postanowienie Pana. Powiedziano do mnie, tyś jest synem moim, dziś cię zrodziłem. Żądaj tylko, a dam ci narody w dziedzictwo, w posiadanie krańce ziemi. Ujarzmisz je berłem żelaznym, skruszysz jak gliniane naczynia. Zrozumcie więc, królowie ziemscy, sędziowie, przyjmijcie przestrogę. Służcie w Panu w bojaźni, radujcie się z drżeniem. Ucałujcie syna, aby się nie rozgniewał, abyście nie zginęli w drodze. Łatwo go rozgniewać. Wszyscy szczęśliwi, którzy szukają w nim schronienia. Mesjasz miał być królem. Miał w końcu zapanować nad narodami. Może to było też źródło rozczarowania w pewnym sensie Żydów, gdy usłyszeli, że miał się narodzić w Betlejem, w jakimś nie wiadomo czym, a nie na dworze królewskim, prawda? Bo spodziewali się kogoś, kto ujarzmi narody. A oni wtedy byli pod okupacją. Ale kiedy ma dojść do owego ujarzmienia narodów przez Mesjasza króla? No to był też taki moment przełomowy w życiu Pana Jezusa, kiedy też próbowano Go obwieścić królem. Mm-hmm. Dlatego, że rozmnożył chleb. Dlatego, że... Jakby rozmnożył chleb, to udowodnił, że byłby w stanie nakarmić swoje wojsko. Dokładnie i cały czas tak karmić, co było bardzo wygodne. Ale Pan Jezus postawił na wyższe wartości. Na to, że Jego misją jest krzyż, Jego misją jest oddanie życia za ludzi i jest przyjęcie kiedyś pełnego panowania, kiedy zakończy się to, co Biblia nazywa historią zła, historią grzechu, historią, dla której Pan Jezus przyszedł na ziemię. Ja bym chciał dodać jeszcze taką uwagę, ponieważ na początku królowie, przywódcy czy inni po prostu uważali, że oni, jeżeli są namaszczonymi królami, to mogą być mesjaszami. To także przychodziło niejednemu do głowy. Tylko, że niestety w nich nie było tej sprawiedliwości, którą się Chrystus oznaczał. I to był problem. Oni nigdy tego nie rozumieli. Chociaż powiedzmy sobie, weźmy takiego Saula na samym początku, prawda? Przecież na początku był naprawdę kimś wybitnym, wyjątkowym, wspaniałym. I na początku było wszystko dobrze. Potem
Zbudziła się w nim zazdrość. I mamy tutaj te doświadczenia Dawida, psalmisty. Ale nie podobało się to, czego nie mogli do końca zrozumieć. Chyba. Ja myślę, że mimo tych psalmów, mimo tych objawień, tych proroctw, te proroctwa mesjańskie no nie mówiły dokładnie, w którym momencie się zjawią. No powiedzmy późniejsze, owszem, no bo na przykład Daniela dosyć wyraźnie mówi o Mesjaszu i o czasie, ale widać to było w jakiś sposób zakryte przed ich oczami. Na co chcę zwrócić waszą uwagę w tym psalmie? Na bardzo ciekawe słowa. Ogłaszam postanowienie Pana. Powiedział do mnie, Tyś jest synem moim, dziś Ciebie zrodziłem. Wielu ludzi się zastanawia, czytając te psalmy, co to znaczy, że Bóg mówi do swego mesjańskiego syna, dziś Cię zrodziłem. Próbują odnajdywać w tym jakąś taką zależność czyniącą z Syna Bożego, kogoś mniejszego niż jego własny ojciec, bo zrodzonego później i tym podobne, i tym podobne. Tymczasem, chociaż są tu używane słowa zrodziłem, jest tu pewien język proroczy, język symboliczny. I Biblia, która tłumaczy sama siebie, pokazuje nam w innym miejscu, jak te słowa należy rozumieć. I takie miejsce znajduje się w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 13, gdzie w wersecie 33, tam jest pewna przemowa Pawła i on mówi do swoich ziomków, Żydów, powołując się na biblijne właśnie sprawozdania, zapowiedzi, nawet na właśnie psalmy, co stało się, gdy Jezus zmartwychwstał. I mówi tak, nawet od 31 wersetu czytam, a chodzi o 33, w 13 rozdziale Księgi Dziejów. Przez wiele dni ukazywał się tym, którzy razem z nim poszli z Galilei do Jeruzalem, a teraz przed ludem dają o nim świadectwo. My właśnie głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy danej ojcom. Czyli Paweł powołuje się na jakąś obietnicę dawno temu, daną, czyli w księgach Starego Testamentu. Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, gdy wskrzesił Jezusa. Czyli jakaś obietnica zapowiadała wskrzeszenie Mesjasza, Jezusa. Jest bowiem napisane w psalmie drugim. Patrzcie, tam jest, czyli w psalmie drugim jest zapowiedź wskrzeszenia Mesjasza, czyli jego śmierci i wskrzeszenia. W jakich słowach? Tyś jest synem moim, dzisiaj Ciebie zrodziłem. To natomiast, że wskrzesił go z martwych, by już nigdy nie uległ rozkładowi i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie, słowa synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem, są tak naprawdę zapowiedzią według natchnionego Pawła wskrzeszenia Jezusa Chrystusa. Na podobną myśl natkniecie się w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, w 4 wersecie, gdzie jest napisane o Jezusie, że został ustanowiony Synem Bożym w mocy według Ducha Uświęcenia przez powstanie z martwych. Tak? Czyli patrzcie, jak należy pewne rzeczy, których nawet czasem trudno zrozumieć, zrozumiemy, kiedy czytamy psalmy i różne inne miejsca Pisma Świętego, które się odnoszą do, które łączą ze sobą pewne koncepcje, prawda? A czy zauważyliście, że to koresponduje z tym, że my będziemy też dziećmi Bożymi, a więc a tak. braćmi Chrystusa? Tak. Ale to też przez wskrzeszenie z martwych. Dokładnie. Małgosiu. Ja chciałam jeszcze odpowiedzieć na pytanie, bo chyba nie padła ta odpowiedź, to kiedy Jezus będzie tym królem. A tak. Bo poruszaliśmy temat Jezus królem. Dla mnie jest taki no, piękny psalm. Kiedy tym berłem ujarzmi wszystkie narody. 110. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje. I 5-6. Zetrze królów w dzień swego gniewu, będzie sądził narody, pobije wielu. Psalm 98. Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego. Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie. Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię. Mamy dwa jakby momenty, gdzie
Jezus objawił się królem. Pierwsze to przy zmartwychwstaniu, bo pokonał grzech i pokonał szatana. No i zostało napisane na krzyżu. Ostateczne królestwo będzie przy jego powtórnym przyjściu. Jak faktycznie dokona się, może będzie trwał jeszcze, będzie trwała realizacja planu zbawienia. Tu Apokalipsa więcej na ten temat mówi, ale faktycznie psalmy objawiają Jezusa jako króla i myślę, że to jest niezwykle ważne, bo ja się ostatnio spotkałam z takim określeniem, że niedawno mieliśmy święta Bożego Narodzenia obchodzone przez bardzo wiele kościołów, bardzo wiele osób i bardzo często wtedy jest określenie: wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus. I ja wtedy zawsze mówię, że Jezus nie jest już dzieciątkiem. Jest wielkim królem, który siedzi po prawicy Boga Ojca w niebie, wstawia się za nami, jest kimś wspaniałym, wszechmocnym, a nie małym dzieciątkiem. I myślę, że warto o tym pamiętać, nawiążemy, że Jezus jest królem, który wstawia się za nami dziś w niebie. Za chwilę do tego nawiążemy w ostatniej części naszego studium, do której zmierzamy. Ale jeszcze jedna myśl. Cytowałaś Pismo Święte, bodaj pierwszy list do Koryntian, chyba 15 rozdział, gdzie mowa jest o tym położeniu wrogów, jak podnóżek pod stopy jego. Byłem kilka miesięcy temu na wystawie Tutanchamona, poświęconej egipskiemu królowi Tutanchamonowi. I był pokazany tron króla Tutanchamona, faraona, i podnóżek tego tronu, a nawet jego sandały. I na tym podnóżku, na którym trzymał swoje nogi, była taka namalowane w jakiś sposób postaci wrogów faraona, królów, obcych ludów, które podbił. I on kiedykolwiek siadał, kładł swoje nogi na tym podnóżku, symbolicznie pokazując, że rzucono mu do nóg, że podporządkował sobie te różne wrogie sobie obce narody. To oczywiście był symbol tego, że musieli kiedyś, kiedy byli pokonani, przyjść i pokłonić mu się przed jego stopami, prawda? I patrzę też, przypomniało mi to list do Filipian, znowu o Chrystusie, gdzie jest powiedziane w rozdziale drugim, że on, który był w postaci Bożej, nie wykorzystał swej równości, ale umniejszył samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny do ludzi. W tym, co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek, uniżył samego siebie, był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci na krzyżu. Dlatego wielce wywyższył go Bóg, obdarzył imieniem, które jest ponad wszystkie imię, aby na jego imię zgięło się każde kolano. Na niebiosach, na ziemi i pod ziemią, i by każdy język wyznawał, że Jezus jest Panem. Popatrzcie, droga, chrystusowa droga, mesjańska droga do zwycięstwa i podporządkowania sobie wszystkich narodów idzie przez samopoświęcenie, przez uniżenie, przez krzyż, przez oddanie swego życia za swoje owce i inne owce, które nie są z jego owczarni. A ten przykład Bożej miłości doprowadza wszystkich innych do pokłonienia mu się. Jednych w geście miłości, a innych w geście poddania się nawet wbrew sobie. Moi drodzy, i ta ostatnia myśl. Powiedziałaś, że Jezus jest w niebie i wstawia się za nami, ale wstawiennictwo to raczej przywilej kapłanów, a nie królów. To raczej kapłani, składając ofiary w Starym Testamencie, wstawiali się za grzesznym ludem przed obliczem królów, znaczy boskiego króla, prawda, w niebie, tak? No ale raczej z kapłanami należy wiązać taką misję jednania ich, prawda? Jak to pogodzić? No można zacząć od tego, że od tego cytatu z psalmu 110 znowu, no bo rozmawiamy o psalmach. I znowu ten psalm też jest wybitnie mesjanistyczny, dlatego że te słowa nie wypełniły się na pewno w życiu Dawida. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Co to za porządek? Autor...
autor listu do Hebrajczyków wyjaśnia nam to, bo faktycznie w psalmach więcej nic nie ma. I autor listu do Hebrajczyków wyjaśnia, powołując się na tym właśnie Melchisedeku, kapłan, o którym niewiele wiemy. Wiemy tylko, że on był jest Księgi królem, Rodzaju. Tak, że był królem, a jednocześnie kapłanem. Królem z Salemu, dodajmy, późniejszej Jerozolimy. Czyli był kapłanem, może to tak dziwnie zabrzmi, z innej linii niż lewici. A kim bo byli wiemy, lewici byli oddzieleni do służby kapłańskiej. Oni nie mogli być królami. Byli jednym z plemion izraelskich, oddzielonym tylko do służby w świątyni. Tak, a wiemy, że w Izraelu król z kolei nie mógł być kapłanem. Więc te funkcje były bardzo wyraźnie oddzielone. Był król oddzielnie, byli kapłani oddzielnie. Natomiast Melchisedek żył na długo wcześniej. I tak jakby, mówię, bardzo niewiele o nim wiemy, ale tak jakby wskazywał na to szczególne kapłaństwo i królowanie Jezusa Chrystusa, który jako doskonały... I kapłaństwo, i królowanie. I królowanie. Dlatego, że był kapłanem Boga Najwyższego. Co to znaczy? Mówisz o Melchisedeku starotestamentowym. Tak. Tak został przedstawiony. Przerwaliśmy cię, Małgosiu. A Jezus Chrystus jako Syn Boży, jako Bóg, jako jedyny może sprawować jednocześnie królowanie i kapłaństwo w taki doskonały sposób. Bardzo polecam przestudiowanie całego listu do Hebrajczyków, szczególnie 7, 8, 9 rozdział, który wyjaśnia to bardzo dokładnie, ale to przedstawia nam Jezusa Chrystusa jako tego, który króluje i jest kapłanem, więc kapłanem po co, gdzie, w jakim miejscu. I tu znowu list do Hebrajczyków nam wyjaśnia, który nam mówi o świątyni w niebie, że tam jest świątynia i tam sprawuje swoją służbę Jezus Chrystus. To może ja zacytuję ten fragment, bo to jest, no, powiedziałbym, niedoceniany, chyba mało znany fragment z tego listu, a pokazujący pewną jedną z najistotniejszych prawd, jaką chciał autor listu do Hebrajczyków, właśniowym Hebrajczykom, a przez to i wszystkim czytelnikom Nowego Testamentu przekazać. Już w pierwszym wersecie czytamy. Zwróćcie uwagę na te słowa. Najważniejszą zaś rzeczą w tym, co mówimy. Czyli z całego listu, jeżeli chcecie coś podkreślić, to musicie podkreślić te słowa. Że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawej stronie tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, nie przez człowieka. Każdy arcykapłan bowiem jest ustanawiany dla składania darów i ofiar, dlatego było konieczne, aby i ten miał co złożyć w ofierze. No i dalej jest wyrażona myśl, że on jest lepszym kapłanem, bo ma lepszą ofiarę, bo to jest ofiara nie ze zwierząt, ale z jego własnego życia, z jego własnej krwi i że tym kapłanem jest właśnie w niebie, w prawdziwej świątyni, nie jakiejkolwiek ludzkiej, jest Jezus Chrystus. Ale chciałbym dodać może, że przynajmniej ja mam takie wrażenie, że Pan Jezus bardziej pełni obecnie funkcję kapłańską niż królewską, bo królewska okaże się, kiedy powtórnie wróci na ziemię. Wtedy pokaże tą potęgę królewską, a w tej chwili przebywa w niebie i wstawia się za nami, orędując jak kapłan, jako arcykapłan. O tym wstawianiu się za nami wręcz czytamy bodaj w 7 rozdziale, i czytam od wersetu 20 listu do Hebrajczyków. Tam też są psalmy cytowane, choćby ten 110 przed chwilą wskazywany przez Małgosię. A dokonało się to nie bez przysięgi, albowiem tamci zostali kapłanami bez przysięgania, chodziło o kapłaństwo lewickie. Ten zaś dzięki przysiędze tego, który do niego powiedział. I tu jest cytat z psalmu. Pan przysiąg, nie będzie żałował, tyś jest kapłanem na wieki. Tak więc Jezus jest gwarantem lepszego przymierza. Tamci kapłani są także liczniejsi, bo śmierć nie pozwalała im trwać. Ten zaś, przez to, że trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też może zawsze, na zawsze zbawić tych, którzy przez niego zbliżają się do Boga, bo w każdej chwili żyje po to, żeby się za nami wstawiać. Takiego bowiem arcykapłana było nam potrzeba, świętego,
niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i sięgającego ponad niebiosa. I nie musi on codziennie, jak inni arcykapłani, składać najpierw ofiar za grzechy własne, a potem za grzechy ludu. Uczynił to przecież raz na zawsze, składając ofiarę z samego siebie. Popatrzcie, ofiara Chrystusa jest ofiarą, drodzy telewidzowie, nasi widzowie. Jest to ofiara złożona raz na zawsze. Ona nie musi być pojawiana, ponawiana. Składając samego siebie. A więc to są wspaniałe myśli o Chrystusie jako pasterzu, który nie tylko daje nam życie, ale też w pewnym sensie my jesteśmy dla Niego tak ważni, że był gotów oddać życie za nas. O Chrystusie jako Królu, o Chrystusie jako tym, który jest gotów dochować swego przymierza do samego końca, nawet jeśli po drodze miał przez to cierpieć. I o Chrystusie w końcu jako tym, który nie jest dziś w niebie na wakacjach, nie odpoczywa, zostawiając całą robotę swoim świętym tutaj na ziemi i kapłanom na ziemi. Nie, on jest tam w prawdziwej świątyni, przy prawdziwej służbie, jako prawdziwy kapłan, stawia się za nami, by kiedy skończy tę służbę, wrócić po nas jako król i chyba też pasterz, żeby była wreszcie jedna owczarnia i jeden pasterz. Chciałbym jeszcze może zauważyć jedną rzecz. Jakimi pobożnymi musieli być psalmiści? W jaki sposób więź między Bogiem a nim była tak ogromna, że oni to w psalmach mogli ująć, że Bóg otwierał im oczy, oni mogli zapisać. Oni widzieli Mesjasza, widzieli arcykapłana, widzieli króla. To wszystko w nich żyło. To przepiękne. Dziękuję wam bardzo, kochani, za to, że pomogliście mi dzisiaj przeprowadzić to studium, ale żeby to zostało w nas i w naszych widzach. Waldemarze, możemy Cię prosić o modlitwę? Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za psalmy, za psalmistów, za ten język, który trafia do nas, który przekazuje odczucia i wrażenia, budujące nasze wyobrażenie o naszym Bogu, arcykapłanie, o tej nadziei, w której pokładali od tysięcy lat. I dzisiaj my również możemy pokładać nadzieję. Cała przeszłość historii świata jakby przekazana tutaj jest nam, o tej niezwykłej walce Pana Jezusa, aby nas doprowadzić do Królestwa. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że możesz w psalmach otwierać nam oczy na ten czas, kiedy szczególnie jest nam potrzebny Wybawiciel, orędownik, kiedy potrzebne nam jest pocieszenie, wsparcie. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za psalmy. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, zakończyliśmy dzisiejsze studium, ale za tydzień zapraszamy Was na kolejne, które będzie nosiło tytuł Lekcje z przeszłości. Do zobaczenia.